Cześć, siąko, witajcie, z tej strony Mafiosaledza, ja witam was, to już w kolejnym odcinku z Landwirtschaft Simulator 2011. I tak sobie dzisiaj rano siedzę, myślę i myślę, co tu dla was nagrać, lecz pomysłu mi brak. I mówię, nie będzie to dzisiaj 17, nie będzie to dzisiaj 15, także mówię, powrócimy sobie i nagramy jakieś sianokosy, ponieważ w każdej serii wszystko mi się właśnie z takich rzeczy związanych z trawą pokończyło. Dlatego też postanowiłem, że w 11 chociaż coś sobie zrobimy. Niestety utraciłem save'a, nie wiem, ostatnio musiałem przenosić modyfikacje i niestety przez przypadek usunąłem save'a. Widocznie musiało mi się pomylić, bo teraz wiecie, są te trzy katalogi w My Games i niestety to nie za ciekawie wygląda, a jak cały czas tam wiecie, różne serie, wszystko różne, no to się człowiekowi mogło pomylić, musiałem jakoś przez przypadek usunąć, albo nie wiem, jakoś mi ją sam zwiał, może nie chciał już ze mną grać, tego nie wiem. A więc bierzemy się, już z samego rana dzisiaj wstałem, żeby dla was tu nagrać, ponieważ na wieczorek miałem FIFA, no bo oczywiście dzisiaj mecz Polski, także też nie będę, Bóg wie do której godzinki dzisiaj siedział, nagram co mam nagrać i później dopiero z chłopakami będziemy się widzieć i słyszeć wieczorem. Także co, opuszczamy, włączamy sobie i myślę, że możemy sobie spokojnie dwójeczkę zarzucić i cisnąć tutaj, jak widzicie, już nasza zgrabiareczka jest naszykowana, nie wiem co będę z nią robił. Na razie chcę sobie, czekajcie, tu jednak nie będzie wystarczająco dużo miejsca, żebym mógł za jednym razem to obkosić, ale objedziemy sobie później to na koniec. Ja myślę, że spokojnie możemy przyspieszyć, bo 9 na godzinę to nie jest zbyt dużo jak na polskie sianokosy. Chłopcze, powiem wam, kiedyś jeszcze jak miałem krowy, to naprawdę jedną z fajniejszych prac właśnie u mnie w gospodarstwie to były sianokosy. Dwa, maksymalnie trzy razy do roku się je robiło. Wiecie, jak były tam swoje krówki ze dwie, no to coś tam tego sianka zawsze musiało być, czy tam świeżej trawy. Ta łąka, jak ktoś jeszcze pamięta, dawny kanał, znaczy dawny, no główny kanał Mafiosaledz i dawne filmiki, o to mi właśnie chodziło. To jak dobrze może jeszcze sami pamiętacie, ta łąka była właśnie tutaj na dołku u mnie, tam gdzie teraz mam pola. Czekajcie, ja bym sobie zarzucił trójeczkę i na trójeczce, o skurwesyn, a ją przydusił. O, zobaczymy jak teraz będą z dźwiękami. Ogólnie troszeczkę grę podgłosiłem, mówię, a co sobie będę żałował. No kurwa, to ładny kozak z niego teraz jest. Zawałam piątkę po bruzdach, ale będzie jebał. No to ładnie idzie, ładnie. No chociaż teraz słychać, że jakaś moc jest w tej 60. Także dobra, żeby się tak nie dusił, to myślę, że 15 na godzinę byśmy mogli polatać. Więc kiedyś tu miałem łąkę, no ale z racji tego, że później wyszliśmy z krów, wyszliśmy już z mleka, to zaczęliśmy sobie, znaczy od orki tej łąki i już powiem wam, jest trzeci rok prawdopodobnie i już naprawdę nie widać różnicy. Nie powiem, zboże na dołku i właśnie po łące jest zawsze zajebiste. Tutaj zawsze jest tak, że siejemy często tą pszenicę, siejemy tą mieszankę i siejemy właśnie pszenżyto z racji tego, że zawsze z dołka wykaszamy kombajnem jako pierwsze i to idzie właśnie później do nas na siew, ponieważ jest zawsze no ziarko grube i bardzo, bardzo ładne. Kurczę, i tak biłem tutaj od samego rana i tak patrzę, jest, nie mam tego save'a, co by tu zrobić, co by tu zrobić, i właśnie mówię, nie mam sianokosów na innych żadnych seriach, bo od zera do farmera jeszcze trochę. Na Bolusiowie, każdy Bolusiowie mam jesień. I czy ja mam jeszcze jakąś serię z 15? Już nie pamiętam nawet dobrze, a na czeskiej już były sianokosy, także nie ma sensu robić dwa razy. Więc naprawdę wyszło to jak wyszło. I mówię, akurat dobry taki mały powrocik będzie. Nie wiem jak długo będzie jeszcze ta seria. Myślę, że póki nie zrobię mapy do 17, coś tam na razie sobie modeluję. Mam pomodelowane to co już chciałem, także teraz przyszedł czas, żeby już wejść, powoli zacząć to ustawiać i zobaczyć co będzie się nam tam tworzyło. Z chęcią pograłbym sobie na serii od Bizona do Lexiona. Lecz no mówię, niestety na razie nie mam weny na 15, już na pewno nie tam i czekam sobie aż wreszcie wyjdzie 17. Znaczy w 17 wszystko.
już mniej więcej z modami nie będzie problemu, troszeczkę nad mapą będzie dłuższy czas schodził, ale wtedy myślę, że naprawdę z serią się odpalimy i pójdzie. Teraz jeszcze to, jeszcze jednej serii mi brakuje, właśnie jakiejś zadasiem, nie wiem, to chyba błotą, a no tak, pamiętam, błoto tutaj było, bo kiedyś jeszcze chyba na kanale głównym Mafisoles mam tutaj filmik pod Robsona, Robsona piosenkę właśnie. Chyba dobrze kojarzę, jeżeli dobrze właśnie kojarzę. I nawet robiłem, pamiętam, że robiłem to do 11 i później tą mapę robiłem do 13 i zrobiłem pod tą samą piosenkę taki powrót ala do przeszłości. Więc I know, lucky for, coś tam, srata tata, ryszkę, meszkę, ryszki, szyszki. I czekajcie, da, jest, faktycznie jest, tak jak myślałem. Ło, gościu. Dobra, ciśniemy sobie dalej. Zobaczymy właśnie jak ta polska zgabereczka, tak zwane słoneczko, nie wiem jak tam u was się mówi, bo widziałem już różne komentarze. Tak na ten do rozszczepywania, roztrząsarkę, my nazywamy to pająk, a to nazywamy słoneczko, czyli zgrabiarkę. U ludzi właśnie, u niektórych jest na odwrót, niektórzy mają jeszcze w ogóle jakieś inne nazwy. Także, no mówię, to u każdego jest inaczej. O! Myślę, że dobra, zarzucimy jej tą dwójkę, nie będzie chociaż nam tak hałasować. Mamy 6 minut zrobione, tylko kurde, strasznie wolno co idzie, jak widzicie sami. Zaraz wezmę i tutaj zetnę to na równo, bo ciekawie to wygląda, ale mamy tutaj błotko trochę nierealne, bo strasznie głębokie. 60 by tu na pewno z taką łatwością nie wyjechała. Dobra, nie, dawaj trójkę, bimu. Dobra, wyrównamy sobie. Tu też od razu polecimy. A i tu też mamy błoto. No, ciekawie sobie tu wszystko poprzypominać. Tu na pewno dwójeczka będzie wrzucona. Ogólnie pogoda zaskoczyła nie jednego rolnika i w całej Polsce. Na Podkarpaciu widziałem ostatnio, naprawdę było ciekawie, ponieważ na tego śniegu spadło od cholery tam, nie wiem, z dobre 10 cm z tego co było widać na zdjęciach. U nas tego śniegu niestety jest troszeczkę mniej. Niestety, ponieważ, no mówię, jeszcze nie są porobione orki na zimę. Jeśli chodzi o kuboty, nic na razie nie są w stanie załatwić, ponieważ nie mają tej małej, tak jak wspominałem, że została sprzedana i na razie nic nie mają załatwione. My za ten obornik będziemy się brali, tylko tata musi w cyklopie powymieniać węże, ponieważ ten olej strasznie leci i trzeba coś z tym zrobić, no bo no niestety tego obornika chwilę trzeba będzie poładować na ten rozrzutnik. Najgorsze jest to, że wiecie, jak to strasznie długo schodzi, ponieważ no samemu trzeba odpiąć, przydałby się drugi ciągnik, tak, ale teraz jakiś się do kogoś zapożyczać, to później niby można by było, tak, sąsiad zawsze coś tam przyjdzie, też weźmie, ale tata mówi, nikogo się nie będziemy prosić, samemu się powozi, to się powozi, później wiecie jak to z sąsiadami bywa. Dlatego też mówię, zobaczymy, no może, chyba że tam z wujkiem obgadamy, jakby z cyklopem się coś tam nie powiodło, bo wiem, że coś jeszcze się w cyklopie rozwaliło, ale mamy coś takiego w starym opryskiwaczu i to jest około 200 zł, nie? Już nie pamiętam jak ja na Allegro to wyszukiwałem, ale tata naprawdę się zdziwił cenowo i ma takie coś w opryskiwaczu starym i to wyjmie i wtedy to przełoży do cyklopa, więc powinno być spoczko. Lagi, kurwa, jakie znaczy lagi, niby jest 60 fpsów, tak, ale jak widzicie są takie dziwne zmuły, ja nie wiem w ogóle o co kaman tu chodzi. No teraz nas się troszeczkę rozbykał, czwórkę zajebał, oby to się tylko źle nie skończyło, bo może być ślizgawo. I powiem wam, że no mówię, teraz znów się ten śnieg roztopił, bo troszeczkę go było, no nie ukrywajmy, z 5 cm było jak nic. I znów jest zbyt mokro, żeby cokolwiek zrobić, jak na razie w polu, więc czekamy. No zboże wschody są jakie są, nie są rewelacyjne, nie są też jakieś tragiczne. Na pewno są, że tak powiem, równe, jak już wschodzi to na całym polu, a u ludzi co u nas wcześniej strasznie posiali, no to niestety, ale nie wygląda to ciekawie, ponieważ są strasznie duże place, gdzie to było bardziej zbite na poprzeczniaku, gdzie to wiecie, coś tam było, jakaś glina czy coś w tym stylu i nie wzeszło po prostu, jak siali w tą suszę.
Czekajcie, ja to bym w ogóle sobie teraz na wsteku to zrobił. I będziemy mieli skoszone gościu. Patrz jak idzie, skubaniutki. Nawet spoko animacje jak na jednostkę. Troszeczkę są lagi, jak zauważyliście na samym początku, gdy ona jest rozłożona. Tak cholera jasna laguje, że nie idzie nic zrobić. I mówię, ale nie będę z rozłożoną przez wieś jechał, się Marian mnie podpierdzieli, albo wyskoczy jakiś dzieciak, coś by się narobiło. Dlatego też, no mówię, te mody były jakie były. Tu sobie jeszcze cofniemy, bo nie dociąłem do końca. To niezłe do końca, dobra, mnie to zostawiam. Ja nie wiem, czemu ja tak robiłem, że patrzcie, kiedyś tam w ogóle do końca nie robiłem. Tylko to jakieś w ogóle, kurwa, nie wiem, dróżki dla imigrantów? Coś w tym stylu chyba było tutaj robione, coś w ten deseń. No ale trudno. Człowiek się uczy na własnych błędach i z roku na rok jakoś tam poprawiał to wizualnie. O Jezu, uważaj, bo płot tu jest to. Strasznie szkoda, że nie było takich już dźwięków, jak wiecie. Teraz już mamy takie 15 możliwości. Ale no mówię, nie ma co narzekać. Pięknie tutaj jechał do płota. Rzetnij tylko tu ładnie. Beka, że nie ma ograniczenia. Z kusiarką. Dobra, myślę, że spokojnie możemy spadać. Wiecie co, ja sobie tutaj odczepię po prostu naszą kosiarkę. Z racji tego, że już mamy 12 minut odcinka. I... Zaraz zobaczycie może jak reaguje. Wejdź i opuść to do końca, gościu. Dobra. Odczepiona. Bierzemy się za zgrabiareczkę. Zgrabiareczka stoi tu już na łące, no bo wiecie ile razy to trzeba przetrząsać to wszystko. Więc nie ma sensu jej ściągać nawet na gospodarstwo. U wielu ludzi tak jest, obrączka nawet jak pamiętam byłem Beka, bo tak zgrabiarka już była tak zarośnięta u kogoś, że nie wiem czy ktoś ją używał przez jakiś długi czas. Myślę, że dookoła najpierw sobie objedziemy z raz, dwa. O, spoczko możemy wysiąść. Gdzie my mamy tutaj tym? Jest. Ojej. O. Pokręcone. Na spółkę ogólnie z sąsiadem. O Boże, B chciałem kliknąć, ale jestem głupi. Na spółkę ogólnie mam z sąsiadem słoneczko i pająka, no ale teraz wiecie, ja wyszedłem z klub, więc on pozostał, no jak widzimy siano suche, tak można to zjawisko zaobserwować wtedy, gdy siano jest suche i strasznie, ale to kurwa strasznie się kurzy, to tak właśnie występuje to najczęściej na polskiej wsi. Poszło chyba, sprzęgło ogień na tłoki. Ja cię kręcę, no to teraz się popisała naprawdę. Chyba za ciężko było jej trójkę tutaj wbić. Niestety na tej łące. A może byśmy jeździli na wsad, o. Bo ja widzę, zobaczcie, na trójce to on dziwnie nam się tutaj dusi. Niestety no, ten mankament był z tą zgrabiarką taki, że no jak ktoś był naprawdę dobry, najczęściej dziadki to już miały tak obcykane, to, że potrafiły wybrać z każdego kąta. Ja mówię, jeszcze raz sobie oblecę. Postaram się to w jakiś sposób wyrównać, zebrać to co nie zebrałem. O, teraz ładne dźwięki, a nie to co wtedy. Dobra, jeszcze zrobimy sobie taki myk. Nie nawrócę. Dobra. Po prostu wyciągniemy to jeszcze stąd. I tu sobie nawrócę i już zrobię. Zrobię sobie jako taką pokos. W 15 powiem wam, że bo wychodziło to, a nawet się. Ale skręcanie zwaliłem. Dobra, trudno. A nie. Nie wyszło tragicznie. Za bardzo ono się zwinie, tak właśnie. U nas narzekali strasznie na te zwijarki, dlatego że jak sami wiecie, one strasznie, ale to strasznie zwijały w taki kurwa kłębek chciałem, tu musiałem tak cofnąć, bo bałem się, że zaraz załapię tego pokosu i go wyrzucę.
Dobra, myślę, że będzie spoko. Jak tak wjedziemy. I strasznie taki warkocz zwijały, później prasy miały naprawdę ciężko, często się zapychały. Dlatego też później u nas rolnicy zaczęli sobie wymieniać na te jednak gwiazdówki takie, to już bardziej nowocześniejsze, że tak powiem. Brawo ty. Brawo ja i nawet spoczko. A nie, chujowo mi to wyszło. Nie wiem, kurde, ja mogę od razu zawrócić, ale ja byłem głupi. Nie, muszę jechać tu zawrócić na łąkę, jak jest mało miejsca, jestem w szoku. O, ty to jesteś naprawdę, kurde, ziom. Wiedziałem, jednak to beta by się przydało. No ale polski sprzęt to polski sprzęt. A tu dziwnie teraz pograbione. No trzeba powymieniać, tak? Części trzeba powymieniać, bo tu nie, totalnie nie grabią. Zobaczmy, bo u nas to się w miejscu najczęściej z takim czymś. No kurwa, niezłe w miejscu. No to będzie trzeba na dwa to zrobić. O, tutaj jakiś ogranicznik, jak widzimy, jest. Nie, naprawdę, sami widzicie, nawet nie ma co w tej o czym w tej serii rozmawiać, bo tu naprawdę trzeba mieć jakiś temat na odcinek, tak? A jak sami wiecie, no 17 już mamy tak, że tylko się wchodzi i się nagrywa i tam się taki temat nabija, że odcinka nie starcza. Dlatego mówię, no te serie powoli się kończą. Jedynymi dobrymi to są odpowiedzi na pytanka, choć nie opłaca się tutaj robić takiego czegoś, ponieważ mało dotrze to do zbyt małej liczby osób, ponieważ każdy woli sobie obejrzeć z tego co widzę po kanale, bo to co zrobiliście w ostatnim odcinku godzinnym po prostu tak mnie zmotywowało, że na pewno będą się pojawiać i będę chciał raz w tygodniu, w niedzielę na przykład, jeżeli nie mam w soboty. I mówię, i później wtedy będzie tak co 3 tygodnie w sobotę i 2 tygodnie pod rząd będzie wtedy co niedziela. Będzie taki odcinek godziny, znaczy bardzo bym chciał, tak, ale jak mi się to uda, tego nikt nie wie, bo mówię, nie chcę też obiecywać, żeby później nie było hejtów, że znów mi się coś tam nie udało zrobić czy coś w tym stylu, a tak to wiecie, będzie to będzie, ale no naprawdę zmotywowaliście mnie totalnie. Bo wbić 100 tysięcy wyświetleń w 24 godziny, no to naprawdę i samu i niektórzy duży youtuberzy no często nie mogą się nawet pochwalić, bo wbijałem po 40 tysięcy, to jest właśnie aż coś dziwnego. Gdzie naprawdę u nas na kanałach kręci się takie wyświetlenia praktycznie z serii na serię. Znaczy z odcinka na odcinek, jeśli chodzi o Zero do Farmera, ale naprawdę, no to co porobiliście, to jest głowa mała i strasznie mnie to zmotywowało do takich odcinków, ponieważ mówię, nie robię live'ów, więc w zamian za to będę chciał w jakiś sposób wam to zrekompensować i robić takie około godzinne odcinki. Ja naprawdę współczuję sobie to kurwa prasować. Nie wiem co ja mam teraz zrobić, chyba pójdę kurwa, podniosę to. Zrobię rogala. Chuja nie podniosę, bo wiem, że jak klika się tu K, to wypie tak, bardzo mocno do góry. Dobra, dałem radę, ale ile tu z tego wyjdzie pokosów, to ja jestem w szoku. Masakra. 15 o wiele realniej to wyglądało, te pokosy, jeżeli chodzi o trawę, wiecie, widzicie tu sami, jaka ona jest strasznie duża, tak? Te kopce, które ona usypuje, są strasznie szerokie, przez co właśnie wygląda to tak, a nie inaczej. Ale co, my sobie będziemy to kończyć, bo akurat mam to jako tako zwinięte, potestowaliśmy. Myślę, że no aż tak tragicznie to nie wyszło. Jobane, dzięki mają dobre. Także co kochani, ja wam dziękuję ślicznie za uwagę. Zapraszam was z wieczorkiem już na FIFA. Takie mało przedpremierowe spotkanie. I co, i jutro widzimy się prawdopodobnie od zera do farmera. Także co, wielkie dzięki za uwagę, do kolejnego odcineczka. I napiszcie, czy chcecie jeszcze obejrzeć coś w tej serii.
bo ja już zbytnio nie wiem, co ja mam tutaj dla was nagrać, także do kolejnego odcineczka, na razie, trzymajcie się, cześć!